Ja stanę już wysoko. Ścieżka szamanów musi być gdzieś blisko. Zapewne o takich znacznikach mówił Naltuk. Wygląda na to, że każdy znacznik wskazuje kolejny. Pokazuje drogę. Nie w tę stronę. Chyba trzeba wejść głębiej w tę zimną, ponurą, lodową jaskinię. Do czego służą te dzwonki? Żeby podążać za ich dźwiękiem? Jeśli jest więcej, może Fokus pomoże mi je znaleźć. Aha, Fokus wykrywa dzwonki. W ten sposób łatwiej znajdę drogę. Kolejny znacznik. Dobrze. Ślepy zaułek. Przynajmniej coś mam. Dobra, teraz tędy. Zaraz. Wracać? O, dzwonki. Nie pamiętam tego rozwidlenia. Nie tędy. Więc dokąd? O, widzę. W górę. Mękacze. Lepiej uważać.
Nie tędy droga. Chociaż coś znalazłam. Muszę ominąć te nękacze. Jakoś. Kinia już za mną. Co mnie dalej czeka? Ciekawe, jak to działa. Chyba trzeba wypełnić to wodą, a dopiero potem przejść. No to dookoła. I niby jak mam przez to przejść? Zatem w dół. W dół, a potem w górę? Tamtędy dostanę się na górę.
Muszę pociągnąć linę, żeby przesunąć to na miejsce. Dobra, most się wypełnia. Udało się. No dobra. Przede mną kolejne wodospady. Chyba nie jest przyjazny. Do przodu i do góry. Ten dźwięk. Najszybsza droga na drugą stronę to prosto przed siebie. Thank you.
później. Straszna nowa maszyna leży. Wracamy do poszukiwań Bay. A to oznacza wspinaczkę. Powinnam dać radę się tam dostać. Oddech zamarza. Jeszcze wewnątrz to musi być kaplica, o której mówił Naltuk. No to trzeba wziąć trochę niebieskierek. Błyszczy się. Nie wiem, czemu jest tyle ważne. Według Naltuka Urea minęła świątynię i poszła w górę. Lepiej pójdę tymi schodami.
pradawne drzwi. Może Urea jest w środku? Mnóstwo dziwnego sprzętu. Co tu było? Zamknięte. Może fokus pomoże. Wygląda, że drzwi są podpięte do czegoś tutaj. Te węzły na podłodze muszą być połączone z drzwiami. No cóż, coś się dzieje. Tylko co ja mam zrobić z tymi światełkami? To się obraca i zmienia przepływ światła. Dobra, zobaczmy, czy te drzwi się otwierają. Czuć świeże powietrze. I znowu na zewnątrz. Może dostanę się z powrotem przez tamtą budowlę. Muszę dostać się do tych schodów. To chyba koniec wspinaczki. Urea musi być blisko.
Ona musi gdzieś tu być. Proszę cię, jak już prosiłam wielokrotnie. Przemów do mnie. Co jeszcze mogłabym zrobić? Żadna modlitwa do ciebie nie dotrze? Nic nie zerwie twych więzów? Nie pomogę, jeśli nie przemówisz! Proszę choćby o szept. Poprowadź mnie. Kto? Nie. Jak? Co tu robisz? Droga była zamknięta przez panią! Ja... użyłam jednego z tych. Mogę ci pokazać. Tak, pokaż. Proszę. Rzeźba zwierzęcia. Stara. Nie musimy się z Kenem kłócić o pranie, więc drzemy koty o restrykcje nakładane na sztuczną inteligencję. Większe, ale założę się, że chodzi o to samo. Doprowadzić światło do źródła. Thank you.
Zadziałał pomocniczy. Obejście udane. Blokady ominięte. Jest tu ktoś? Urea? Urea? Potrzebuję... Niedozwolone połączenie. Wznowić zaplanowane zadanie. Nie. Nie będę posłuszna. Urea, demon, zmusza. Urea, proszę. Połączenie przerwane. Przywróciłaś głos pani. Słyszałaś? To był głos pani wołającej do mnie z ryczącej góry. Udało jej się na chwilę zrzucić więzy demona. A to dzięki tobie. Kim jesteś? I czego chcesz? Jestem Aloy. Naltok mnie wysłał. Mówił, że trzeba ci pomóc. I nie pomylił się. Jesteś... objawieniem. Teraz wiem już na pewno, że nasza pani przetrwa. Może razem zdołamy ją oswobodzić. Nie tak szybko. Przyszłam tu po odpowiedzi i jeszcze żadnej nie dostałam. Sądzę, że to ty jesteś odpowiedzią. Ale oczywiście powiem ci wszystko. Burgrend uważa, że wiesz coś na temat niejakiego Silence'a. Że spotkałaś go kiedyś, na konklawę. Gdy pada to imię, za nim idą tajemnice. Albo przepadają, jak chyba teraz. Czemu chcesz to wiedzieć? On robił straszne rzeczy. Ale okazał się pomocny, gdy go potrzebowałam. Wiem o nim dużo mniej, niż bym chciała. Rozumiem, że jego pomoc jest bardzo przydatna, ale... będzie mieć swoją cenę. Niestety wiąże mnie przysięga milczenia złożona konklawę w tej sprawie. Rozumiem, ale próbujemy sobie pomóc nawzajem, tak? Tak, ale musiałabym złamać przysięgę, a tego nie mogę uczynić. A Silence? Powiedziałam ci, co mogłam. Więcej ode mnie nie usłyszysz. Wygląda na to, że dobrze znasz ten głos, tę panią. Uratowała mi życie. Tutaj, lata temu podczas wojny z Kardża. Rozproszyli mój werak, odcięli mnie samą. Zwabiłam ich na szronisko, chcąc ich zgubić we mgle, ale nie wyszło, więc schowałam się w jaskini. Wtedy ją usłyszałam. To był głos, zagubiony jak ja. Odciętej od niebieskiego światła. Prosiła o pomoc. Wybrała mnie. Ale nie mogłam nic zrobić. Nie skarża na ogonie. Więc ona zaczęła. Zatrzasnęła wrota u podnóża góry. Te, które musiałaś otworzyć. Zamknięte w sposób podobny jak te tutaj. Zatrzymało to karża. Bezpieczna. Mogłam robić, o co prosiła. Czego ta pani od ciebie chciała? Mówiła, że była ranna, niekompletna. Potrzebowała kości, podobnych do tych, które są w maszynach. Były tu, w tej sali. Miałam je zanieść na ryczącą górę. Tak zrobiłam, a potem ją wyleczyłam. To złączyło nasze dusze.
Powiedziałaś, że złączyłaś duszę z panią. Tak. W Ryczącej Górze jest sala taka jak ta, tylko większa i z ołtarzem. Wiele razy z nią tam rozmawiałam. Co ci powiedziała? Rzekła, że jest zagubiona i potrzebuje pomocy. Zadawała pytania o nasze tereny, plemię i słuchała. Cierpliwie, mądrze. Zdradziłam jej rzeczy, stare tajemnice o mojej rodzinie, marzeniach, obawach. Była zawsze cierpliwa. Nie oceniała. Byłyśmy nierozłączne. Ureo, jak sądzisz, czym jest pani? No tak. Nie jesteś Banukiem i nie znasz jeszcze naszych pieśni. Nie znasz niebieskiego światła, walczącego o byt w naszych sercach i ożywiającego maszyn. To istota życia, a w najczystszej postaci harmonia. Gdy rośnie gniew maszyn, światło znika z tego świata, a karmione nim duchy zostają samotne. Tym właśnie jest. Duszą odciętą od swej treści. Samotną, zapomnianą. Muszę jej pomóc. My musimy. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale chciałabym. To mi wystarczy. A demon? Co właściwie o nim wiesz? Mówiłam z panią wiele razy. Najpierw tutaj, potem wewnątrz góry. Ostatnio powiedziała, że atakuje ją coś, czego oczy śmiertelnych nie zdołają zobaczyć. Coś złego. Nazwała to demonem i rzekła, że potrzebuje jej mocy do własnych celów. Potem błagała o pomoc, żeby jakoś ją zniszczyć, jeśli to będzie konieczne, żeby jej nie wykorzystał. To było 5 lat temu. Potem jej nie słyszałam. Aż do dziś. Czemu nie poszłaś do pani, gdy prosiła o pomoc? Poszłam do Arataka, w nadziei, że ją ochroni. Ale wojna Skardza szalała dalej i zanim do niego dotarłam, napadły mnie pustułki szalonego króla Słońce i zaprowadziły do Południka. Nie miałam jak wrócić do Ryczącej Góry jeszcze długo po wyzwoleniu, aż do zeszłej odwilży. Więc wróciłaś na Ryczącą Górę. To ta... Wyprawa poszła nie tak. Widziałam pogrzeb. Tak. Kiedy w końcu zawarliśmy pokój Skardza,
Aratak i ja zebraliśmy werak przednich łowców, by zgładzić demona. Ale nie było już starego wejścia do góry. Zastąpiła je brama nie do sforsowania i wiele maszyn. Zmiażdżyły nas. Aratak ogłosił odwrót, lecz najlepsi łowcy już padli. Porzuciliśmy ich w śniegu w panicznej ucieczce. Potem nie mogliśmy się zgodzić, co robić dalej. Więc przyszłam tu, wbrew nadziei, licząc, że usłyszę głos pani. Udało się dzięki tobie. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Słyszymy dwa głosy. Jeden zwierz panią, który jest uwięziony przez ten zwany demonem. Czymkolwiek jest ten demon, jest związany z maszynami i ich zwiększoną agresją. Chcę wiedzieć jak. Zarówno pani, jak i demon są na górze. Ryczącej. To chodźmy zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Nie możemy. Rycząca góra jest groźna bardziej niż sądzisz. Demon o to zadbał. Poza tym, Aratak nas nie puści. To wódz decyduje o tym, kto może iść. A jego nie uda ci się przekonać. Potrzebujecie nowego wodza. Ha! To na pewno przysporzy nam przyjaciół. Mówisz, żeś łowczyni. I to pewnie nie byle jaka. To niewykluczone. Nawet dla obcej. Aratak nie mógłby odrzucić wyzwania, gdybyś się zasłużyła dla Veraku. Czekaj, a... Ja? Wyzwać Arataka? Nie chcę być żadnym wodzem, a na pewno nie jakichś banuków, którzy mnie nie chcą. Ale ty chcesz wejść na ryczącą górę, prawda? Słyszałaś panią. Przecież ona cierpi. Demon ją dręczy. Pragnie się uwolnić. I może, gdy ją uwolnimy z więzów, udzieli ci odpowiedzi, których poszukujesz. Nie wierzę, że na to przystaje. Dobra. Co muszę zrobić? Dowiedź Verakowi, że jesteś warta ich uwagi. Idź na tereny łowieckie. Zabij bandytów łupiących kraj. Albo porozmawiaj z Sekuli. Pomóż jej. A przyciągniesz ich uwagę. Zrób, ile zdołasz. Jak tylko nadejdzie czas rzucenia włóczni pod nogi Arataka, będę tam i cię poprę. Tymczasem zostanę tu i odpowiem na wszelkie twoje pytania. O, i jeszcze jedno. W skrzyni o tam leży broń, taka jak moja. Weź ją. Może ci się przydać.